Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 230. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Każdy z nas gdzieś musi mieszkać i pewnie znaczna większość dba na co dzień o porządek. Choć o zdrowiu i dbaniu o siebie mówi się coraz więcej, to rzadko kiedy rozmawiamy o tym, jak środki czystości i domowa chemia wpływają na nasze zdrowie. Okazuje się, że nasze domy są często wielokrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Jak to jest możliwe? Aby zgłębić ten właśnie temat, zaprosiłam do siebie Sylwię Panek, znaną wielu jako mama chemik. Sylwia opowie nam o tym, co wdychamy, przebywając w zamkniętych pomieszczeniach oraz jakie konsekwencje ma kontakt naszego organizmu z toksyczną chemią i sztucznymi zapachami. Dowiemy się, w jaki sposób szukać naturalnych i ekologicznych alternatyw dla znanych nam detergentów, porozmawiamy o ich skuteczności i mam nadzieję, że wspólnie, krok po kroku, zmienimy swoje domowe nawyki i nauczymy się dobrze sprzątać. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Dyson i ich oferta oczyszczaczy z funkcją nawilżania powietrza. Z perspektywy konsumenta nawilżanie to ważny i bardzo pożądany benefit, a problem zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń dotyczy każdego z nas. Dzięki zaawansowanej technologii Air Multiplier produkty Dyson wychwytują ultradrobne cząsteczki i szkodliwe gazy, a następnie rozprowadzają oczyszczone i nawilżone powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu. Ja używam oczyszczacza Dyson od lat i bardzo, ale to bardzo go Wam polecam. A teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Sylwią Panek. Cześć Sylwia. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w moim podcaście, szczególnie, że dzisiaj temat bardzo praktyczny i nawet mam wrażenie szczególnie istotny teraz, jak wchodzimy w sezon jesienno-zimowy, bo będziemy spędzać pewnie trochę więcej czasu w domu niż przez ostatnie kilka tygodni i miesięcy, kiedy towarzyszyło nam lato. Doszły do mnie takie informacje, że podobno powietrze w naszych domach może być nawet 5 razy bardziej zanieczyszczone niż to na dworze. Ja jestem w lekkim szoku, więc moje pytanie brzmi, jakim cudem? Tak, to prawda. Ja nawet często powtarzam, że uciekamy do domów przed tym smogiem, który jest na zewnątrz, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo to powietrze w naszych domach może być zanieczyszczone, a jednocześnie, że sami się do tego przykładamy, że to tak wygląda. I czasami lepiej jest nawet otworzyć to okno, wywieszyć, szczególnie kiedy sprzątamy, bo to jest akurat sprzątanie, czyli mój temat, to zawsze powtarzam, że tutaj ważne jest wietrzenie, żeby wyrzucić z domu wszystkie te substancje, których wtedy używaliśmy, bo sprzątanie bardzo naprawdę zanieczyszcza powietrze w naszych domach, ale również poza sprzątaniem wiele różnych innych rzeczy, które do tego domu wnosimy. Różne meble nasze, dywany, zasłony, to wszystko też ma jakieś zapachy jeszcze takie poprodukcyjne, które są cały czas uwalniane. Panele, farby do ścian. Mało kto, kupując farbę do ściany, sprawdza ilość lotnych związków organicznych, która jest podawana na każdym opakowaniu. Wybieramy kolor, wybieramy, czy będzie ona dobra do usuwania plam. Ale o tych lotnych związkach organicznych nikt nie myśli. No dobra, mało kto myśli, a to jest naprawdę ważne, skoro mamy w tym domu siedzieć, mamy to wdychać, co z tej farby się uwalnia. A powiedz mi w takim razie, jakie są konsekwencje tego? No bo mówisz o jakichś związkach, które się uwalniają, niby mamy takie ogólne stwierdzenie, że to powietrze w domu jest bardziej zanieczyszczone, ale co to dla nas w praktyce oznacza? Mamy powietrze o takim, a nie innym składzie, i jakie to ma wpływ, nie wiem, na nasze ciała, na nasze organizmy?
Wpływ może być różny, bo w zależności od tego, czym się otaczamy, skład tego powietrza może być różny. Może być w nim formaldehyd, który jest jedną z substancji rakotwórczych. Mhm. Więc jeżeli będzie takie stałe narażenie na ten formaldehyd, to niestety może to w tą stronę pójść, że będziemy niestety, może się ten nowotwór rozwinąć. Są też substancje, które mogą powodować bóle głowy, jakieś takie ogólne rozbicie, zmęczenie. Często w ogóle nie łączymy tego z powietrzem, z substancjami, które wdychamy, a niestety też to wszystko na to nasze funkcjonowanie wpływa. Ogólnie nasze błony śluzowe, które mamy w nosie, jeżeli wdychamy zanieczyszczone powietrze, to bardziej możemy chorować, jakieś przeziębienia, alergie, astma. Tutaj astma jest taką chorobą, która w wielu badaniach się pojawia, badaniach dotyczących sprzątania. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które sprzątają zawodowo, o sprzątaczki oraz o kobiety pracujące w szpitalach. Mhm. W szpitalach mamy dezynfekcję i tutaj to dezynfekowanie częste, czyli częsty kontakt z tymi substancjami, właśnie wykazują te badania, że może prowadzić do astmy czy różnych innych chorób płuc. Jest to tak, że my w trakcie takiego jednorazowego sprzątania nie zauważamy, że coś się stanie, że coś na nas zadziała, ale w jakimś wywiadzie czytałam a propos pewnego badania, które było w Norwegii prowadzone. Jeden z naukowców stwierdził, że każde takie sprzątanie, rozpylanie tych różnych substancji powoduje, że my wdychamy to. To powoduje mikrozmiany w naszych drogach oddechowych i to są właśnie takie maleńkie zmiany, których nie czujemy na co dzień, ale po wielu, wielu latach takiego ciągłego narażenia na te substancje, ciągłego wdychania tego, tych mikrouszkodzeń jest już tyle, że nasze drogi oddechowe mogą wyglądać jak u nałogowego palacza. I właśnie to jest takie badanie z Norwegii, z Uniwersytetu w Bergen, gdzie naukowcy przez 20 lat sprawdzali stan płuc u kobiet pracujących zawodowo jako sprzątaczki, takich, które deklarowały, że bardzo często sprzątają i takich, które stwierdzały, że od czasu do czasu tam dom ogarną. I bardzo duże były zmiany w drogach oddechowych kobiet, które sprzątały zawodowo oraz tych, które deklarowały, że dom musi być na błysk wysprzątany. A mało kto, myślę, zdaje sobie z tego sprawę, że sprzątanie może szkodzić tak samo jak palenie papierosów. No właśnie zastanawiam się, dlaczego nadal tak mało się o tym mówi. Myślę, że z jednej strony to jest biznes dla wielu firm. Ja teraz czytam taką książkę o nawykach. Wyleciał mi tytuł w tej chwili z głowy. Ale właśnie skusiłam się na tą książkę, ponieważ od kogoś usłyszałam, że jest tam wyjaśnione, skąd odświeżacze powietrza stały się takie popularne, jak to się stało. A że sama wcześniej zgłębiałam temat tego, jak to się stało, że ręczniki papierowe stały się tak popularne, to wiedziałam, że z tymi odświeżaczami na pewno też coś ciekawego, że nie było to od razu hit i wszyscy chcieli kupować. No i rzeczywiście w tej książce jest opisane, jak na początku został stworzony produkt, który miał powodować usuwanie brzydkich zapachów. I nikt nie chciał go kupować, ponieważ my, żyjąc z tymi swoimi zapachami, nie czuliśmy, że coś jest nie tak. Mhm. Nie czujemy, że na przykład mamy w domu dużo, ktoś, kto ma w domu dużo kotów, na co dzień nie zwraca uwagi na to, że te koty mają ten swój specyficzny zapach. Wchodzi ktoś z zewnątrz i poczuje, ale skoro ja w tym domu mieszkam, nie czuję, to po co ja mam używać coś, co miałoby usunąć zapach tych kotów? I dlatego ten produkt nie był hitem od samego początku. Ale później zrobiono z tego nawyk, pokazano, że takie rozpylenie po każdym sprzątaniu to taki ostatni akcent, dodanie tego ostatniego akcentu, sprawienie, że teraz mój dom już nie jest tylko błyszczący, ale jest też pachnący. Pokazanie tego w reklamie spowodowało, że nagle wszyscy chcieli ten ostatni akcent dodać tego zapachu i uważali, że to jest nam potrzebne. No i tak jest z wieloma takimi produktami, że one są tworzone po to, żebyśmy my chcieli je kupić, żebyśmy chcieli ich jak najczęściej używać. Bo kiedy idziemy do sklepu, mamy półkę ze środkami czystości. Gdyby one były wszystkie bezbarwne, to by były mało atrakcyjne, nie wyróżniałyby się. I po to dodawane są do nich różne kolory. Szczególnie tutaj mówię o różnych płynach.
kolory, barwniki są dodawane po to, żeby ten dany produkt się wyróżniał, żebyśmy go zapamiętali i widząc go na półce pamiętali, o, to miałam, to chcę jeszcze raz kupić, bo to już znam. A z drugiej strony mamy też barwniki dodawane po to, żeby pokazać jakieś fajniejsze właściwości. I to jest na przykład w kapsułkach do prania, czy w kapsułkach do zmywania w zmywarce. Mamy te 3 czy 4 kolory, które nam pokazują, że to będzie produkt, który będzie działał na kilku różnych płaszczyznach. Nazwą to jeszcze 3 w 1, 7 w 1, czy all in one, to nam się jeszcze bardziej wydaje, że to ma jakieś super właściwości, których biały proszek nie będzie miał. A tak na dobrą sprawę to są barwniki dodane właśnie po to, żeby nas zachęcić. I dopóki nie zaczniemy nad tym się zastanawiać, jaki ten skład jest, no to nie będziemy o tym wiedzieć, bo ci producenci będą chcieli nam dalej te swoje produkty sprzedawać, będą nas jeszcze w tych reklamach bardziej zachęcać do kupowania tego wszystkiego jakimiś tekstami, które bardzo często nie mają kompletnie znaczenia przy sprzątaniu. Barwniki czy substancje zapachowe nie sprawią, że stół, przy którym siedzimy, będzie czystszy. Nie sprawią, że w naszej zmywarce wszystkie naczynia wyjmiemy błyszczące, pięknie czyste. Sprawią, że pijąc wodę później z takiego kubka, będziemy czuć zapach, którego tam nie powinno być. Tutaj oprócz tego, że coś ładnie pachnie, czyli ma nas zachęcić, jednocześnie zapach, coś, co ja bardzo często też powtarzam, oszukują nas, bo maskują różne nieprzyjemne zapachy i my przez to nie wiemy, czy mamy do czynienia z czymś, że coś jest nie tak w naszym otoczeniu. Rozpylamy jakiś odświeżacz powietrza, żeby nie czuć brzydkiego zapachu, ale ten brzydki zapach jest oznaką, że coś jest nie tak, że powinniśmy usunąć przyczynę, a nie maskować tą przyczynę. I ja bardzo często dostaję wiadomości od moich obserwatorów, którzy po poleceniu jakiegoś produktu przeze mnie, do prania przede wszystkim, piszą, że z ich pralek zaczęło śmierdzieć. Tylko że z tych pralek nie zaczęło śmierdzieć po użyciu tego produktu, tylko oni zaczęli czuć zapach, który był tam normalnie, tylko był maskowany przez wszystkie te substancje zapachowe. Ja polecam proszek, który żadnych substancji zapachowych nie ma, więc nagle wyjmują pranie, które śmierdzi, wkładają głowę do pralki, czują, że z tej pralki śmierdzi, no tylko że z tej pralki śmierdziało też wcześniej, te ubrania śmierdziały też wcześniej, tylko że to było wszystko zamaskowane. I dopiero jak ludzie tak sobie to uświadomią po zrobieniu takiego testu, to zaczynają się zastanawiać, czy te zapachy rzeczywiście coś nam dają, czy raczej nam przeszkadzają. Bo niestety, no w moim odczuciu, one mogą nam bardzo przeszkadzać, maskując to wszystko. To jest trochę tak, jakbyśmy zamiast leczyć przyczynę, brali tylko leki albo pili kawę przez całą dobę, zamiast pójść spać. Taka analogia przyszła mi do głowy, natomiast bardzo mnie zafascynowało to, co powiedziałaś o zapachach, a szczególnie to, że też nasz organizm się łatwo adaptuje i tak jak kiedyś wydawało nam się, że to jest po prostu zapach domu, w momencie, kiedy wchodzi środek, rozpylamy sobie jakiś tam zapach, okazuje się, że to się staje tym naszym punktem wyjściowym. Jeżeli go nie ma, to wydaje nam się, że coś śmierdzi, więc dokładamy go więcej. To jest trochę takie błędne koło i nagle wchodzimy do kogoś do mieszkania, gdzie nie ma takiego zapachu, czy jego ubrania nie są pachnące i wydaje nam się, że one są jakieś brudne, bo już właśnie nam się gdzieś ten próg przesuwa i to jest strasznie takie niepokojące, że my tak łatwo zeszliśmy z tej drogi po prostu normalnego życia, bycia oswojonymi z tym, jakie zapachy, nie wiem, wydziela nasze ciało czy jedzenie i żyjemy trochę w takim, no nie wiem, jak kojarzy mi się dwór jakiś francuski, gdzie nikt się nie kąpał, tylko wszyscy psikali na siebie więcej perfum. Trochę obrzydliwe pod tym płaszczykiem zapachów wydaje się to nasze życie. Tak, masz rację, obrzydliwe. Obrzydliwe są też zdjęcia, które ja często dostaję, jak ludzie wyciągają filtr z pralki nieczyszczonej od wielu lat. Ale zapachnionej. Właśnie była zapachniona, więc oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że pralkę trzeba czyścić. I nagle wyciągają taki filtr, pokazują, co jest pod kołnierzem przy drzwiczkach. No i to jest obrzydliwe. I oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że
prali w brudnej pralce. Często też zmywają w brudnej zmywarce. Była kiedyś taka reklama właśnie jakiegoś środku do czyszczenia zmywarki i było pytanie, czy zmywałabyś, oczywiście skierowane do kobiet, czy zmywałabyś w brudnym zlewie, to dlaczego zmywasz w brudnej zmywarce? No i było takie, no fajne z jednej strony, było uświadamiające, że tą zmywarkę trzeba czyścić. Niestety nie każdy o tym wie. Tylko, że znowu to było pokazanie jakiegoś produktu mocno pachnącego, który później zostaje w tej zmywarce. A ja oczywiście zachęcam do delikatniejszych trochę metod i bezzapachowych, które rzeczywiście nam pokażą, czy wysprzątaliśmy tą zmywarkę, bo nie dodamy żadnych tych maskujących substancji. No właśnie, istnieje takie przekonanie, że te substancje o silnych zapachach, o wyrazistych kolorach i tych wszystkich, jak powiedziałaś, tutaj różnych częściach, które sugerują, że to nam wielopłaszczyznowo wyczyści każdy sprzęt, jest właśnie takie przekonanie, że one są skuteczniejsze, właśnie silniejsze. A słuchając Ciebie, dochodzę do tego, że niekoniecznie, może one właśnie udają, że są skuteczne, a nie dotykają tego sedna problemu, czyli tego brudu. Czy to zatem oznacza, że korzystając z jakichś alternatywnych metod możemy uzyskać lepszy efekt? I jeśli tak, to właśnie czym Ty się kierujesz i czego Ty używasz? Wiesz co, wcześniej wspomniałaś o tym zapachu naszego domu, zapach czystości. Ja zazwyczaj, kiedy mówię, że sprzątam octem, to jest wiele wiadomości, że ktoś nie znosi zapachu octu, że jak można tym sprzątać, no to zazwyczaj polecam kwasek cytrynowy albo jakieś substancje maskujące zapach. Można dodać do octu olejków eterycznych, żeby ten zapach był przyjemniejszy. Ale dostaję też wiadomości od osób, które postanowiły zmienić swój dotychczasowy sposób sprzątania, gdzie właśnie ten zapach wszystkich z tych substancji czyszczących był zapachem czystego domu, a teraz zapachem czystego domu jest dla nich zapach octu. Mhm. Nie lubiły zapachu octu, a teraz nagle uważają, że kurczę, no ale to ładnie w tym moim domu pachnie. Bo to jest kwestia po prostu przestawienia się. Mhm. To jest trochę tak, przypomina mi się taka anegdota i może przez to też przejdę trochę do innego wątku, ale kiedy ja już od kilku lat byłam zainteresowana zdrowym stylem życia, szczególnie w kontekście, dajmy na to, jedzenia, pamiętam, że spotkałam się z takimi ludźmi, którzy od wielu lat żyli bardzo zdrowo, w zgodzie z naturą i oni byli w szoku, że ja, reprezentując te wartości, nadal używam zwykłego drogeryjnego szamponu. Moje ubrania dla nich śmierdziały proszkami. Oni mnie poprosili, żebym im oddała wszystkie ubrania, bo to był taki wyjazd jogowy, zagraniczny. To jest nieistotne teraz. I oddałam im te ubrania po to, żeby oni je wymoczyli i pozbyli się tego zapachu, bo autentycznie nie byli w stanie siedzieć koło mnie, kiedy ja po prostu rozprzestrzeniałam te wszystkie aromaty. Dla mnie to wtedy było szokujące. To był dla mnie początek jakiejś takiej drogi świadomości właśnie w kontekście zapachów i chemikaliów. A w tym momencie, wiesz, jestem na etapie, gdzie ja nie jestem w stanie wejść do jakiejś drogerii kosmetycznej, bo po prostu ten zapach mnie, nie aż głowa mnie od niego boli i kiedy przychodzi koło mnie ktoś, kto jest wyperfumowany, albo właśnie ktoś wiesza pranie takie chciałam powiedzieć wyzapachowane, no takie bardzo, bardzo silnie aromatyczne, to jest to dla mnie męczące, więc to pokazuje, że my naprawdę łatwo się przestawimy, tak jak nasze kubki smakowe się mogą przestawić na mniejszą ilość, dajmy na to, cukru, tak samo jest chyba z zapachami, więc nie ma się co obawiać, że będzie nam ten ocet przeszkadzał całe życie. Tak, można się przestawić, można polubić zapach octu, polubić zapach domu, w którym nie ma odświeżaczy powietrza, nie ma innych intensywnie pachnących środków czystości. I ja mam podobnie jak Ty, że w tej chwili wyjeżdżam gdzieś i mam zaraz zatkany nos, bo wiem, że pościel była prana w czymś bardzo intensywnie pachnącym. Kiedyś, pamiętam, czułam zapach, jak sąsiedzi z domu obok, które domy były od siebie oddzielone, wychodzili tylko na podwórko, to ja czułam od razu zapach ich prania, bo był tak intensywny. Zresztą mój syn dostał ubrania po dziecku tych sąsiadów i ja moczyłam w occie, bo ocet jest też fajnym właśnie usuwaczem zapachów. Moczyłam przez kilka godzin w occie, prałam po kilka razy, żeby te zapachy usunąć i ja wciąż czułam ten zapach i był dla mnie tak silny, że ja nie wyobrażam sobie, jak dziecko miałoby siedzieć w
takim zapachu cały czas. Jeszcze powiedzmy tutaj akurat 4-5-latek na to nie zwraca tak bardzo uwagi. Ale kiedy rodzi się dziecko, przychodzi na ten świat, nie zna tych wszystkich zapachów i rodzice później, ojejku, moje dziecko takie marudzące, cały czas płacze, cały czas rozdrażnione, nie chce spać. A mało kto myśli o tym, że może to właśnie te zapachy. Ja dostaję pytania, w czym prać ubrania dzieci? Ja zawsze mówię, pierzcie wszystko w tym samym produkcie, bez zapachu, bo przecież ubranko w tego dziecka, czy jego pościel, będzie wyprana w produkcie delikatnym, bezzapachowym, ale wasze ubrania jak będą pachnieć, a to dziecko nosicie na rękach, przytulacie, położycie w swojej pościeli, no to nie dziwcie się, że będzie rozdrażnione, że będzie ten zapach przeszkadzał. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni i co ciekawe, ja czytałam kiedyś taki artykuł. Nie wiem, jak to z medycznego punktu widzenia, czy to rzeczywiście ma sens, ale była sugestia, że te wszystkie intensywne zapachy powodują podrażnienia w naszych drogach oddechowych, przez co, kiedy używamy tego dużo, jesteśmy tym ciągle otoczeni, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te zapachy są tak intensywne, tak mocne. A w momencie, kiedy odstawiamy tego typu produkty, jest już ich dużo mniej w naszym otoczeniu, te nasze drogi oddechowe nie są już podrażnione i my wtedy czujemy naturalne zapachy, czyli na przykład taki olejek eteryczny, delikatny, kilka kropli nam wystarczy, już się podoba nam się ten zapach, cieszymy się z tych delikatnych zapachów, a z kolei kiedy poczujemy taki odświeżacz, no to nam nos wykręca. No właśnie, nasze ciała są mądre, więc tak sobie myślę, że jeżeli my wąchamy właśnie taki odświeżacz powietrza i on nam przeszkadza, w jakiś sposób nas irytuje, chcemy go wynieść, też wielokrotnie tak robiłam w jakiejś Airbnb na wakacjach, wynosiłam wszystkie rzeczy na dwór, to ciało nam coś mówi i od takiej strony bardziej technicznej, jakby co jest złego w tych zapachach? No bo to, że powiedziałyśmy, że one często mogą zakrywać to, że jest prawdziwy inny brud, albo to, że ta substancja w ogóle jest toksyczna i ma silny, jakiś związek ma silny zapach i przykrywamy to jakąś tam różą, to rozumiem, ale dlaczego nie służy to naszemu ciału? Jakby co się dzieje, kiedy my wdychamy jakieś toksyczne chemikalia, tutaj konkretnie zapachy? Są takie badania pokazujące, że same substancje, które są w składzie takiego odświeżacza powietrza, mogą być dla nas bezpieczne. Tutaj oczywiście wszystko zależy od konkretnego składu danego produktu, ale te badania skupiały się na tym, że nawet jeżeli spojrzymy sobie na ten skład, wydaje nam się on bezpieczny, to niestety zachodzą reakcje w powietrzu między tymi substancjami, między innymi produktami, które rozpylamy, bo niektórzy mają po kilka odświeżaczy postawionych w jednej małej łazience, z substancjami, które rozpylamy w trakcie sprzątania oraz z powietrzem. I tu właśnie badanie sugerowało szczególnie, że ozon, który jest w powietrzu, reaguje ze składnikami odświeżaczy powietrza, nawet takimi, które normalnie, naturalnie występują w powietrzu, może w zapachach bardziej. I powstają substancje, które są dla nas niebezpieczne. Wtórne zanieczyszczenia powietrza. Więc tak jak rozmawiałyśmy na początku, w ten sposób właśnie powodujemy, że to powietrze w naszych domach jest gorsze niż smog na zewnątrz. Tworzy się ten nieszczęsny formaldehyd, o którym już wspominałam. Tworzą się inne substancje, które mogą wpływać na nasze zdrowie. I niestety to wszystko może na nas wpływać z jednej strony w ten sposób, że jesteśmy stale narażeni. To wtedy mogą być malutkie dawki, ale będzie to stałe narażenie, więc każdego dnia dostarczamy tych samych substancji do swojego organizmu. I w ten sposób jest to dla nas negatywne, ale może być też tak, że my po prostu będziemy nadużywać, bo właśnie używamy w tej malutkiej łazience, wchodzimy, robimy sobie taką komorę gazową, używamy kilku różnych substancji. Łazienka jest słabo wentylowana zazwyczaj, niestety. I my siedzimy tam, sprzątamy. Czasami rozpylamy też te substancje, a później wchodzimy do wanny i się chcemy zrobić relaksującą kąpiel. Mamy inhalację. A mamy inhalację tymi substancjami, właśnie tym zanieczyszczonym powietrzem. Na większości odświeżaczy powietrza możemy sobie przeczytać napis rozpylać tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Myślę, że mało kto to czyta i mało kto się zastanawia, czy to pomieszczenie, w którym rozpylamy, jest dobrze wentylowane.
A powiedz mi tak, zbierając to, jakie produkty, których używamy na co dzień, w sensie jakie kategorie produktów, to są takie, które ty byś uznała za rzeczy do wymiany, które w pierwszej kolejności należałoby czymś zastąpić? Wiesz co, ja powiem szczerze, że wiem, że taka zmiana jest ciężka. Jeżeli ktoś ma tak z dnia na dzień, miałby wszystko wokół siebie zmienić. Czasami takie zmiany powodują zniechęcenie, bo nagle wszystko wyrzucamy, kupujemy nowe, a te nowe nam się nie sprawdzają z jakiegoś powodu, więc się zniechęcamy i wracamy do tego starego naszego sposobu sprzątania. Stwierdzamy, dobra, nie wyszło, trudno, te kilka różnych substancji jakoś przeżyję, będę na innych rzeczach się skupiać, żeby w innych miejscach było zdrowiej, a to już oleję. No i niestety tak się często zdarza właśnie, kiedy chcemy wszystko od razu na raz. Dlatego ja jestem zwolenniczką takich malutkich kroczków i na początku raczej zmienienia sposobu myślenia. Żeby, skoro już mamy te substancje, no to dobra, zużyjmy to, ale zwróćmy uwagę na ilość, czy dobrze dozujemy, czy właśnie sprzątamy w odpowiedni sposób, czyli czy pomieszczenia są dobrze wentylowane, czy wietrzymy nasze domy po takim sprzątaniu, czy również używamy tych substancji w prawidłowy sposób, czyli czytamy etykietę. Więc na początku ja bym sugerowała, żebyśmy nauczyli się sprzątać. Bo moim zdaniem te reklamy niestety nauczyły nas tego niewłaściwego sposobu sprzątania, niewłaściwego takiego podejścia do sprzątania. I myślę, że to zmienienie podejścia jest tutaj najważniejszym krokiem. A później sobie po prostu tak krok po kroku możemy wyznaczać, co chcemy zmienić. Czyli na przykład, jeżeli zmywamy w zmywarce, to czy ten zapach coś nam daje w tej zmywarce, czy chcemy czuć go z naszych szklanek, więc na początku możemy wybrać jakieś tabletki czy kapsułki do zmywarki, które po prostu nie będą miały tego mocnego zapachu. Jakby nie miały barwników, to też będzie super, bo przecież barwniki nie mają tutaj żadnych właściwości czyszczących. Więc zwracajmy uwagę na te produkty, które są dostępne na półkach. Bądźmy świadomi tego, że ten kolor jest po to, żeby nas zachęcić i ten zapach jest po to, żeby nas zachęcić, a nie służy to sprzątaniu. I wtedy jak będziemy bardziej świadomi tego całego sprzątania, takie zmiany będą nam łatwiej przychodzić, kiedy już nie będziemy też tak mocno przyzwyczajeni do tych zapachów. Będzie nam łatwiej też dawać trochę mniej tych wszystkich substancji. Bardzo dużo osób, piorąc, nadużywa proszku do prania. I my sobie nie zdajemy z tego sprawy tak samo, że to niszczy naszą pralkę. Później używamy różnych produktów właśnie, żeby tą pralkę wyczyścić, bo z pralki śmierdzi, ale z niej bardzo często śmierdzi dlatego, po pierwsze, że nie zostawiamy otwartych drzwiczek i szufladki, a przecież tam była woda, więc to wszystko musi odparować, a po drugie, dlatego, że tam jest nadmiar detergentów. W środku, w tych częściach, których my nie widzimy, jest nadmiar detergentów, które używaliśmy, które się nie wypłukały, bo właśnie daliśmy ich za dużo. Z tego robi się taki kisiel, okleja to te wszystkie rury, bęben od drugiej strony, łączy się z tym brudem z naszych ubrań. Więc to moim zdaniem podejście do tego wszystkiego, żeby nauczyć się sprzątać, prać właściwie, zmywać właściwie, to jest najważniejsze. Wtedy będziemy używać tych produktów mniej. Dla mnie takim podstawowym produktem, który bym zmieniła w domu, to właśnie na początku jest to pozbycie się zapachów w tych wszystkich produktach, które używamy, żeby było mniej tych zapachów. Później bym, jeżeli ktoś chce dalej zostać w takich gotowcach, skupiłabym się na składach. Takie analizowanie tych składów, sprawdzanie, bo może się okazać, że tabletki do zmywarki, które używamy, mają 35 składników. W takiej malutkiej jednej kapsułce. Podczas gdy są tam właśnie barwniki, są tam substancje zapachowe, które nie są tam potrzebne. A są też proszki do zmywania w zmywarce, które mają 3 składniki i które też są skuteczne i fajnie się sprawdzają. Tylko, że jest to produkt w opakowaniu, które nie kusi wyglądem. Produkt biały, więc tak samo, no i jest to proszek, więc tak samo nie ma tych substancji zalepiających to w całość, żeby to było dla nas wygodniejsze, ale do tego też można się przyzwyczaić, do tego, że nasypię tego proszku łyżką czy jakąś miarką, a niekoniecznie wrzucę po prostu kapsułkę.
Wielu osobom wydaje się, że wrzucenie tej kapsułki to jest taki super wynalazek, który nam tak wszystko skraca, cały ten czas prania, zmywania. Ale kiedy tak sobie pomyślimy, no co za różnica, czy wrzucę kapsułkę, czy wsypię proszku. Kilka sekund różnicy. Tak, kwestia jakiegoś tam nowego nawyku, ale też wydaje mi się, że ten trend ekologicznego, zdrowego sprzątania, bo też są dwie różne rzeczy, tak? Czy chcemy to robić dla zdrowia, czy chcemy to robić dla planety? Ja myślę, że to też czasami warto się zastanowić, jakby po co nam to jest. Ten trend coraz bardziej się rozwija i pojawia się coraz więcej marek, które oferują właśnie takie produkty ekologiczne. Czy ty ufasz tym produktom, na przykład liniom ekologicznym z dużych marek albo właśnie małym takim manufakturom? Czy to jest ta droga, którą byś polecała? Czy na przykład robienie domowych proszków to jest rozwiązanie, które twoim zdaniem jest najlepsze? Myślę, że nie ma tutaj jednego takiego rozwiązania, które będzie idealne. Jak ktoś lubi robić własnoręcznie takie środki, no to byłoby idealnie, ale nie każdy lubi. To właśnie jest jedna z tych rzeczy, która może zniechęcić. Tak. Robimy sobie te testy. Tak, trzeba mieć urlop na sprzątanie. Tak, urlop na sprzątanie. Niby to nie jest dużo pracy, bo na przykład zrobienie proszku do prania białego, którego ja używam, to jest mieszanie trzech składników w równych proporcjach. Więc ja biorę kubeczek, odsypuję do kubeczka jeden, drugi, trzeci składnik i mam gotowy proszek do prania. Więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, jest już do tego przyzwyczajony, wie co ze sobą łączyć, bo tutaj jest kolejny problem, że niestety w internecie na przykład króluje przepis na łączenie sody oczyszczonej i octu, a on jest nieprawidłowy. Mhm. Książkę, w której są przepisy na ekologiczne środki czystości i mamy tam przepis, to był chyba jakiś płyn do mycia naczyń, tak mi się kojarzy, w której ktoś sugerował, żeby połączyć mydło z octem. I w takim wypadku, jeżeli połączymy mydło z octem, to się zważy. Mhm. Więc ja się zaczęłam zastanawiać, czy ta osoba w ogóle testowała przepisy, które tam podaje. Więc robiąc takie domowe środki czystości, niestety popełniając błędy, które są powielane w tym internecie, możemy się zniechęcić. Mhm. Dlatego ja nie namawiam do tego, żeby tylko i wyłącznie robić te własne roboty, bo są też fajne firmy, fajne środki czystości. Są firmy, które robią produkty jak domowe. Oczywiście kosztuje to wtedy więcej niż gdybyśmy sobie zrobili sami w domu, no ale to wtedy decydujemy się, czy chcemy kupić, czy chcemy zrobić. Są też firmy, które robią bardziej trochę skomplikowane te środki czystości. Dodają też zapachy, zazwyczaj są to naturalne zapachy, no bo ludzie są niestety do tego przyzwyczajeni, więc te firmy też tworzą dla tych swoich klientów. Ale składy są dobre. Są dobre składy. Jest w ogóle całe podejście firmy jest takie bardzo często, że robią wiele dla środowiska. Nie tylko, żeby ten skład był i ekologiczny, i dobry dla naszego zdrowia, bo właśnie tak jak wspomniałaś, może być ekologiczne, a niekoniecznie będzie zdrowe, a może być zdrowe, ale będzie zapakowane w jakieś opakowanie, które jest nieekologiczne. Mhm. Więc tu musimy się zastanawiać właśnie, na czym nam najbardziej zależy i co robią te firmy, od których kupujemy. Ja lubię wspierać swoimi zakupami polskie firmy, które robią fajne produkty i jednocześnie robią coś fajnego dla planety, a z kolei nie lubię wspierać wielkich korporacji, które mają powiedzmy 15 różnych marek, środków piorących, czyszczących, no ogólnie środków do sprzątania, a wypuszczą jedną linię takich ekologicznych, bo wypuszczają to tylko po to, bo wiedzą, że jest na to moda, że ludzie tego potrzebują. Jednocześnie nie usuwają tych swoich starych, tych z kiepskim składem. Tutaj ja też zawsze zachęcam do tego, że kupujemy takie środki czystości, to żeby sprawdzać właśnie, kto jest producentem. I kiedy pokazywałam u siebie na Instagramie, na profilu, na przykład firmę Unilever, która, jeżeli dobrze pamiętam, produkuje i przyprawy Knor i Domestosa. Ekstra. Oni mają to wszystko tyle... i tak jemy i wdychamy, więc... Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, ta firma ma około 400 różnych marek, produkują na cały świat. Jest to też jeden z tak zwanych największych zanieczyścicieli świata plastikiem. Oni są, jeżeli dobrze pamiętam, na trzecim miejscu, zaraz za Coca-Colą i Pepsi. Mhm. W właśnie produkcji, chociaż nie w produkcji, tylko w zanieczyszczeniu świata, bo to było badanie takie robione przez wolontariuszy. Wolontariusze sprawdzali
jakich śmieci jest najwięcej. Były zbierane śmieci gdzieś tam w środowisku i na podstawie tego sprawdzali, których firm jest najwięcej. No i właśnie ten Unilever, Procter & Gamble, kolejna firma, która ma wiele różnych środków czystości. No i oni wypuszczają coś ekologicznego. Tylko czy to ma sens, jeżeli pozostałe ich produkty, te kilkaset różnych marek, to są produkty, które są kompletnie bez takiej troski o nasze środowisko, o nasze zdrowie. No niestety ja takich firm, może nie niestety, po prostu nie wspieram takich firm swoimi zakupami i nie polecam ich wspierać. Oczywiście zdaję sobie też sprawę z tego, że kiedy taka firma wypuszcza ekoprodukty, to one trafiają do drogerii, więc jest łatwiejszy wybór. Mhm. Łatwiej to kupić niż wiele tych polskich firm, które są niestety dostępne tylko w internecie, które trzeba zamawiać, żeby ewentualnie iść do jakiegoś sklepu z ekologicznymi ekologicznymi ogólnie produktami i tam kupować. Więc trzeba się naszukać, trzeba te dodatkowe zakupy zrobić, zastanowić się, co dodatkowo. Dlatego ja jestem fanką tej metody krok po kroku. Dziś decyduję, zmienię płyn do mycia naczyń i jak wybiorę już ten idealny, no to wtedy przejdę sobie do idealnego proszku do prania, później do idealnych tabletek do zmywarki i to wszystko tak kroczek po kroczku, zmieniając całe swoje podejście, a nie po prostu naraz wyrzucając wszystko, co mamy i kupując od tych samych firm, tylko z dopiskiem eko. No właśnie, tutaj są dwie ciekawe kwestie, że my czasami sięgamy po coś, co ma napis eko, kojarzymy firmę, po prostu opakowali to w karton, a w środku czasami jest ten sam produkt, więc ja też jestem sceptyczna pod tym względem, czy to na pewno jest zdrowe i ekologiczne, ale właśnie z drugiej strony może to być jedyny wybór alternatywny, więc zawsze jest to tak zwane mniejsze zło, więc też nie ma co piętnować tego. Fajne jest to, że w popularnych drogeriach pojawia się coraz więcej takich produktów i małe firmy też odnajdują miejsce na półkach sklepowych, również w mniejszych miastach, bo to też jest jakieś ograniczenie, nie? Że my na przykład możemy w Warszawie powiedzieć, że jest kilka sklepów takich typowo less waste'owych, że możesz sobie przyjść ze słoikiem i w ogóle kupić sobie proszek do prania, to jest już utopijne rozwiązanie, ale dla wielu osób to, że właśnie w jakimś tam Rossmanie się pojawi linia ekologicznych płynów, to już jest duży krok i ja też jestem fanką takich rozwiązań, ale z tego co mówisz też wynika, że warto próbować tych środków i po prostu szukać tego odpowiedniego, ale też właśnie, kiedy kupimy coś, co okaże się być takie, nie wiem, średnie, nie wiem, mało skuteczne, czy może finalnie się okaże, że ten skład nie jest taki dobry, to też nie wyrzucać, tylko po prostu to mądrze zużyć, bo też takie właśnie radykalne pozbywanie się, to nie wiem, tak samo jak stwierdzamy, że używamy kosmetyków inwestowanych na zwierzętach, więc wyrzucamy wszystkie, które mamy w domu. No to jest bez sensu, bo po prostu tylko to wysypisko śmieci się powiększa, więc myślę, że podobnie to wygląda właśnie przy sprzątaniu, że też nie ma co dramatyzować, kiedy mamy właśnie w domu jakieś produkty, to zużyjmy je, tylko właśnie może zachowując jakieś konkretne środki ostrożności, bo chciałabym się skupić na jednej rzeczy, którą powiedziałaś, że warto nauczyć się sprzątać. To mnie rozbawiło, bo ja od zawsze mówię, że ja nie umiem sprzątać. Słyszałam to parę razy od różnych ludzi w moim życiu i powiem Ci, że stało się to dla mnie bardzo wygodne wierzyć, że jestem osobą, która nie umie sprzątać, bo umywam ręce dosłownie od tego tematu. I zastanawiam się, czy są jakieś takie, nie wiem, podstawowe zasady albo takie niezasady, czyli właśnie może najczęściej popełniane błędy, które warto wprowadzić, żeby po prostu sprzątać dobrze, bo na koniec dnia no to chyba liczy się ta technika i podejście, a nawet jeżeli użyjemy tego już w cudzysłowie domestosa, to może on nam nie zrobi aż tak dużej krzywdy, jeśli podejdziemy do tego dobrze przygotowani. Tak, tutaj szczególnie o tego domestosa mam dużo pytań. No jak to? Można go nie używać? Ja mogę wszystko zmienić, tylko jego akurat nie wyrzucę. To jest jakiś taki złoty produkt tak. Po prostu. I ja mówię, dobra, używajcie sobie, tylko używajcie go prawidłowo. Przeczytajcie etykietę, dowiedzcie się, co on faktycznie robi, czy wy go faktycznie potrzebujecie tak często. Bo ja na jakimś forum kiedyś znalazłam informację, że pani się chwaliła, że myje blaty w kuchni domestosem, ponieważ ma koty, a te koty wskakują na blaty, więc ona czuje, że musi te blaty dezynfekować, więc czyści to domestosem. Podczas gdy
tak mi się wydaje, że na opakowaniu, no na pewno takich, w niektórych takich żelach do WC możemy trafić na napis, że nie powinno się traktować tym właśnie drewnianych blatów czy różnych takich mebli, więc powinniśmy najpierw się zapoznać z instrukcją używania tych produktów, dowiedzieć się, na co nie powinniśmy używać, no bo ja na przykład uwielbiam ocet, ale jeżeli octem bym czyściła marmurowy parapet, no to wiem, że ten parapet w ten sposób zniszczę, bo ocet nie jest na naturalne kamienie. I tak trzeba się z każdym produktem zapoznać, bo można coś zniszczyć i właśnie czyszcząc jakąś super silną chemią i czyszcząc naturalnymi sposobami. Dlatego właśnie powtarzam ciągle, że trzeba się nauczyć, a to uczenie przede wszystkim zacznijmy właśnie od czytania etykiet produktów, które już mamy i instrukcji naszych sprzętów, bo w każdej instrukcji są dokładne informacje, jak czyścić, jak dbać, żeby to nam jak najdłużej służyło. I co ciekawe, w instrukcji do mojej pralki nawet są informacje, jak prać białe rzeczy, żeby nie szarzały. I też jak wrzucałam te informacje u siebie na profilu, to było wielkie zdziwienie, że jak to nie można do białych rzeczy używać płynu do płukania? No a płyny do płukania niestety mogą powodować to, że z czasem pojawi się szarzenie czy żółknięcie tych ubrań. No i mało kto o tym wie, ponieważ znowu widzimy tą reklamę. Chcemy mieć ładnie pachnące ubrania, więc lejemy ten płyn do płukania do wszystkiego, nie znając jego składu, nie zastanawiając się, jak on działa, do czego nie można go lać, bo tak samo jest wiele produktów, do których płynu do płukania nie powinno się używać. Mhm. Ale jeżeli nie czytamy etykiety, no to o tym nie wiemy. Zachęcasz do dwóch ulubionych czynności, czytania etykiet i instrukcji. Tak, i metek. Tutaj akurat przy praniu jeszcze te metki bym dodała, bo to tak samo, bierzemy właśnie ta metka, instrukcja, etykieta, to są takie darmowe informacje, które dostajemy z każdym tym produktem, a z których nie korzystamy i szkodzimy wtedy i sobie, i środowisku. Więc to jest moim zdaniem taki najlepszy pierwszy krok. Jak chcemy się nauczyć sprzątać, czytajmy tą darmową wiedzę, którą dostajemy. Tak myślę sobie o tym domestosie i o tych blatach, że my chyba sobie nie zdajemy sprawy, że potem kładziemy na tym blacie jabłko i my zjadamy domestos. Czy to nie jest wystarczająco dobry powód, żeby może zrezygnować z tych środków? Że to nie jest... Wiadomo, jeżeli używamy tego do toalety, czy rozpylamy w powietrzu jakiś zapach, to nie kojarzymy, że to trafia finalnie do naszego układu pokarmowego. Jeżeli właśnie przetrzemy sobie tutaj jeszcze umywalkę, tutaj blat, tutaj stoliczek i finalnie zjadamy toksyczne chemikalia. Tak. Zjadamy właśnie to, co wspomniałaś, że te zapachy tak samo lądują przecież na naszym blacie, na żywności, tak, którą na tym blacie mamy. Czy wysprzątamy stół, czy to tym domestosem, tak jak pani robiła, czy jakimś innym płynem do czyszczenia tego blatu, to te do kuchni teoretycznie powinny być takie do kontaktu z żywnością. Ale kolejny błąd, który popełniamy, niekoniecznie sięgniemy po ten do kuchni, tylko właśnie po taki, który nam się wydaje, że to nam się sprawdzi, albo akurat mamy pod ręką, albo akurat najbardziej lubimy. I właśnie później możemy to wszystko zjadać. Ale wiesz co, jeszcze jest taka ciekawa rzecz, tu mi się skojarzyło też a propos tego domestosa. Ostatnio wspominałam u siebie na profilu o tym, że my tak boimy się tej toalety, tych strasznych bakterii, bo ponownie pokazali nam je w reklamie. Ale często w gąbce kuchennej, którą zmywamy naczynia, tych bakterii jest znacznie więcej. Na naszym telefonie, który przykładamy do twarzy, na klamkach. Na desce do krojenia. Tak, na desce do krojenia. Deska tutaj jest takim ciekawym dla mnie przedmiotem, bo ja używam na przykład drewnianej. Plastikowej nie chcę używać, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że tnę nożem na tej plastikowej i na tym jedzeniu zostają drobinki plastiku, który później zjadam. A plastik to jest taki mój drugi temat, który lubię poruszać, bo on też ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Więc plastikowej nie używam, mimo że byłaby bardziej higieniczna, a z kolei drewnianą trzeba wiedzieć, że trzeba o nią właściwie dbać, że jakieś pęknięcie, to w tym pęknięciu będą nam się namnażać bakterie, bo przecież nie wyczyścimy tej całej wnęki, która tam powstała.
a z jedzenia wyciekają soki. Te soki plus taka wilgoć to są idealne warunki do rozwoju różnych drobnoustrojów, więc każda pęknięta deska drewniana powinna od razu trafić do kosza. Ale jednocześnie jak są jakieś ryski, to w tych ryskach tak samo może się rozwijać życie. Dlatego musimy bardzo dokładnie czyścić takie deski. Najlepiej je olejować, żeby zabezpieczać przed wodą, przed wilgocią, żeby tutaj nie dochodziło do tych pęknięć kolejnych, czy jakichś uszkodzeń, w których właśnie jest raj. Dlatego, czego my się boimy w naszej toalecie. A co właśnie tak chętnie korzystamy z tego w kuchni? I ta deska do krojenia i właśnie ten zmywak. To jest takie połączenie dla mnie rzeczy obrzydliwych, o których my sobie nie zdajemy często sprawy. Udziela mi się. Powiem Ci, opowiadasz o tym tak obrazowo, że ja muszę mocno zweryfikować swoje nawyki i wierzę, że to też trafia do innych ludzi, ale też wspomniałaś tam paręnaście minut temu, że zastanawiałaś się nad tym, jaki jest fenomen ręcznika papierowego. To co jest nie tak z ręcznikiem papierowym? Wiesz co, w ogóle z ręcznikiem papierowym to było tak, że on powstał przez przypadek. Firma, która produkowała papier toaletowy, dostała zamówienie tego ręcznika, już nie pamiętam, czy to było większy rozmiar, czy grubszy ten papier, ale dostali tego ogromną ilość. To się nie nadawało jako papier toaletowy, więc szukali rozwiązania. I trzeba było to po prostu ludziom wcisnąć. Trzeba było ludziom wcisnąć, więc zaczęli to reklamować jako takie higieniczne rozwiązanie. Na początku to było w szpitalach, w szkołach, rozdawane chyba nawet na początku, żeby właśnie zachęcić, że jak ktoś ma katar, to żeby właśnie w to wysmarkać nos, że to jest takie grubsze niż ten papier toaletowy, więc będzie tutaj lepsze, czy do przytarcia blatów właśnie po kontakcie z chorą osobą. To było pokazywane jako właśnie takie zabezpieczenie przed chorobami na początku. Później zaczęto to prezentować ludziom jako fajne, higieniczne rozwiązanie do sprzątania w domach, ale oni używali wielorazowych ręczników do takiego sprzątania. Więc jeżeli mieli coś wielorazowego, to po co mieli płacić za coś, co jest jednorazowe i co muszą wyrzucić? Jednak reklamy... Fajnie, że kiedyś ludzie mieli takie podejście. Tak. Jednak reklamy sprawiły to, że to podejście się zmieniło. I nagle, przyznam się, że sama kiedyś byłam wielką fanką ręcznika papierowego i zużywałam jego olbrzymie ilości. Potrafiłam zużyć dwie rolki papieru, ręcznika papierowego plus pewnie całą butelkę płynu do mycia okien, żeby umyć okna w moim domu. A w tej chwili mam jedną ścierkę od... No już drugi rok na pewno, która służy mi do mycia okien i do mycia luster, i ona jest tak cudowna, że można nią czyścić samą wodą. I ja faktycznie myję teraz okna i lustra samą wodą, bez użycia żadnych produktów, więc oszczędzam, nie kupuję już tego ręcznika papierowego, a jednocześnie kupiłam sporo takich ściereczek malutkich, które mi służą jako ręcznik taki, no po prostu do przytarcia blatu. Wymieniam je codziennie, ale ja jednocześnie biorę pościel bardzo często i ręczniki bardzo często, więc to jest taki po prostu dodatek do tego prania. Niektórzy mi mówią, że jejku, trzeba więc kolejne pranie, więc to dodatkowy koszt, ale właśnie jak dla mnie to jest zawsze taki delikatny dodatek do tego, co i tak już muszę wyrzucić. No i teraz ilość takiego zużywanego u mnie w domu ręcznika papierowego spadła do naprawdę takich sytuacji, no, kiedy dziecko ma wypadek albo pies ma wypadek i trzeba posprzątać, jest mniej higienicznie, to w takich sytuacjach zazwyczaj używam ten ręcznik papierowy. Ewentualnie, kiedy coś rozleje się takiego brudzącego, typu, nie wiem, sok z buraka, to w takich sytuacjach używam faktycznie ręcznika papierowego, ale pokazuje to, że faktycznie coś, czego używałam ogromne ilości, można zminimalizować i że ja go nie potrzebuję już. Tak jak mi się to wydawało. I tak jest z wieloma produktami, moim zdaniem. Powiedziałaś, że oszczędzasz. Też mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie, że ekologiczne sprzątanie jest droższe, bo bywa tak, że te nowe produkty mają wyższe ceny, tak pojawiające się właśnie w trendzie ekosprzątania. Ale czy w ostatecznym rozrachunku rzeczywiście tak jest, że zabrakło mi słowa.
przestawiając się na produkty ekologiczne, my tracimy czy oszczędzamy? Robiłaś takie podsumowania? Wiesz co, u mnie to na pewno będzie oszczędność, będzie to duża oszczędność. I myślę, że u wielu osób jednocześnie, nawet jeżeli będą kupować taki, wydawałoby się, droższy produkt, to jeżeli zaczną czytać tą etykietę, będą wiedzieli, ile takiego proszku na przykład do prania dozować, zaczną dozować zgodnie z zaleceniami, nagle okaże się, że płacą za to pranie mniej niż płacili wcześniej. Ja właśnie z praniem robiłam takie podliczenie, ile może kosztować pranie normalnymi tymi sklepowymi środkami, kiedy wmawia nam się, że potrzebujemy i proszku, tutaj ewentualnie jakiegoś żelu do prania czy kapsułek, i płynu do płukania, i jeszcze granulek zapachowych, i chusteczek pochłaniających kolor, żeby nam czasem nie zafarbowało, i kalgonu, który zadba o to, żeby pralka nie była zakamieniona. No i może wychodzić nawet 10 zł w ten sposób za jedno pranie. Za same środki, które używam. No jeszcze trzeba doliczyć wodę i prąd. A jeżeli sobie uświadomimy, że my tego wszystkiego nie potrzebujemy, to i użyjemy samego proszku, ewentualnie płyn do płukania zastąpimy wodą z octem, bo octem świetnie wypłukuje. Co prawda też tu tak samo jak w przypadku tych naturalnych kamieni, octem nie nadaje się do wszystkich produktów, które bierzemy, więc zawsze trzeba się zapoznać z materiałem, z tym, do czego on jest dobry, ten octem, do czego nie. Ale w takim momencie może się okazać, że my zapłacimy za to pranie złotówkę, a nie 10 zł. Ja jednocześnie robiłam takie podsumowanie. Proszek firmy Balia, który ja używam, a proszek, jeżeli dobrze pamiętam, to był wanisz. Jakie są zalecenia na opakowaniu? I tak ten proszek Balia jest w takim malutkim pudełeczku, ten wanisz jest w takiej dużej torbie, więc na pierwszy rzut oka wydaje się, że no lepiej to wybrać, bo cena atrakcyjniejsza jak za takie wielkie więcej, opakowanie. No tylko, że tego proszku trzeba sypać 3 razy więcej. No i w takim wypadku, jak nasypiemy go 3 razy więcej, nagle okazuje się, że na mniejszą ilość prań starcza. Więc musimy patrzeć właśnie też na te zalecenia, na ile dana ilość proszku, na ile prań starczy. Czy właśnie jak będziemy pryskać troszkę mniej takiego płynu, to też, czy będzie, bo może być tak samo skuteczne, jeżeli psikniemy raz, a tak samo skutecznie jak kiedyś, kiedy psikaliśmy 5 razy. Więc to jest kolejna oszczędność, że uświadomimy sobie, że nie potrzebujemy pryskać 5 razy. Czy użyjemy właśnie tych wielorazowych ściereczek zamiast kupować ręcznika papierowego, czy jakichś specjalnych tych mokrych ściereczek, mokrych chusteczek na przykład, które z kolei też to jest taki kolejny nieekologiczny produkt, ponieważ zazwyczaj są robione z syntetycznych materiałów. Wyrzucamy je później do kosza na odpady zmieszane. No i co? Trafia na śmietnisko, ewentualnie do spalarni. I to jest taka chwila użycia, kilka sekund, a staje się śmieciem, który rozkłada się w środowisku przez setki lat. Przeraża mnie to, przeraża mnie skala tego. Wiesz, ile tysięcy, milionów ludzi używa tych rzeczy codziennie i to po prostu ląduje na śmietniku, a można byłoby w tak łatwy sposób to zastąpić. No, ale tak jak powiedziałaś, małe kroki, ale użyłaś stwierdzenia skuteczne. Czy dałabyś taki swój certyfikat jakości, że przestawiając się właśnie na takie naturalne ekosprzątanie, uzyskamy pożądany efekt, że nasze domy będą czyste, że nasze ubrania będą odplamione i że to się wszystko da zrobić właśnie takimi sposobami? Tak, tylko trzeba się tego nauczyć. Tylko właśnie trzeba się tego nauczyć. Ja na przykład teraz mój syn miał mały wypadek w niedzielę. Musiałam odplamić jego sweterek z krwi i zapytałam u siebie na Instastory, czego użyć na krew. Ja wiedziałam, bo znam różne sposoby usuwania plam, no ale pojawiło się parę odpowiedzi wanisz. No ja tutaj nie mówię, że jest to zły produkt, tylko uważam, że nie ma produktu uniwersalnego, który nadałby się do wyczyszczenia wszystkiego. Jeżeli ktoś użyje wanisza plus gorącej wody do namoczenia plamy z krwi, no to na pewno tej plamy nie usunie. Albo jeżeli... No, nie jest to produkt uniwersalny, który nada się na każdą plamę, ale jest wiele różnych sposobów usuwania plam, które się świetnie sprawdzają i nawet sama woda
potrafi usunąć plamy, jeżeli zastosujemy ją we właściwy sposób. Bo tak jak wspomniałam, na krew musi być zimna, ale z kolei jeżeli mamy plamę z owoców, zalewamy ją wrzątkiem. To czy z owoców, czy z buraka na przykład. No, jesteśmy coraz bliżej świąt, zaraz będzie barszczyk robiony. Czy ktoś zaleje tym barszczykiem obrus wigilijny, czy bluzkę białą, od razu bierzemy pod wrzątek i znika w oczach. Więc wystarczy sama woda, nie potrzebujemy żadnych płynów. I to jest kolejna taka oszczędność, że przecież jak użyjemy wody, to mamy ją prawie za darmo, tą odrobinę wrzątku. Nie musimy kupować żadnego płynu w plastikowej butelce. To jest mega ciekawe, bo to wszystko się sprowadza po prostu do edukacji. Im więcej, wiesz, prowadzę rozmów na przeróżne tematy, no to niestety, jeżeli chcemy coś robić dobrze i na tym skorzystać, jeżeli chcemy, żeby na tym też skorzystała planeta, to trzeba włożyć pracę w to, żeby porządnie podejść do tematu i wiedzieć, co robimy. A trochę takim pójściem na łatwiznę jest wzięcie silnego detergentu, który zmyje nam każdą plamę i trochę za nas posprząta, ale zapominamy o tych konsekwencjach. Tak już trochę zmierzając do końca, jeszcze mam takie pytanie, czy ty masz takie swoje rozwiązanie jeden do jednego właśnie, na przykład na taki Domestos, albo na Cifa, albo na Vanish, że pewnie dużo osób się ciebie pyta, no dobra, skoro mam nie używać tych słynnych produktów, to co ma stać w mojej szafce? Jest na to jakiś substytut? Jeżeli chodzi o Cifa, to ja robię swoje własne mleczko, które nazywa się pastą sodową. I tutaj też zawsze, jak podaję przepis na tą pastę sodową, to tam zalecam, żeby zrobić ją z mydłem. I jeżeli dodamy więcej tego mydła, czy więcej, z mydłem akurat płynnym, tutaj też na to podaję przepis, jeżeli dodamy do płynnego mydła więcej wody, to będzie bardziej płynne, będzie mieć taką konsystencję bardziej mleczka, właśnie takiego, jaki mamy, jaką konsystencję ma ten CIF. Ale możemy sobie też zrobić gęstą pastę, którą będziemy sobie nakładać na przykład na fugi za pomocą szczoteczki do zębów i szorować te fugi. Taka pasta sodowa jest, no to jest mój ulubieniec po prostu. Jest do wykorzystania w każdym miejscu, gdzie do tej pory używaliśmy takiego CIFa, ale też w takich miejscach, gdzie przynajmniej mi się wydaje, że CIFa mało kto używa, na przykład góra okapu czy szafek kuchennych, które często są takie tłuste, takie połączenie tłuszczu i kurzu. W moim rodzinnym domu zawsze czyściło się to wodą z płynem do mycia naczyń. I to było takie nieprzyjemne, pamiętam, ten zmywak, którym się to szorowało, robił się czarny, wszystko się lepiło. Boże, te twoje opisy mnie uzbrajają. No to jeżeli ktoś nie chce takich nieprzyjemnych widoków, to trzeba nałożyć pastę sodową, odczekać trochę, żeby ona mogła zadziałać, bo to jest kluczowe przy używaniu tych wszystkich ekologicznych, domowych środków czystości, żebyśmy dali czas na zadziałanie i wtedy to schodzi po prostu jednym przetarciem, tak jak na reklamach nam często pokazują. I te reklamy też nam zrobiły sporo krzywdy. Tak, tak. I często jest takie rozczarowanie, że kupujemy ten produkt, który pokazali nam w reklamie, że właśnie tak jednym przetarciem i znika. Jeszcze jest ten błysk dodany. Tak. A później w domu, kurczę, dlaczego to nie działa? No ale w reklamie nie powiedzą, że te sklepowe środki czystości też potrzebują czasu, żeby zadziałać. Potrzebują też odpowiedniej jakiejś gąbki czy ścierki. To też ma bardzo znaczenie. Struktura. Tak, tutaj struktura, to ma wszystko duże znaczenie. W ogóle był kiedyś taki pan z Henkela. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Jestem kiepska w nazwiskach. Ale ten pan, ach, już wiem, Sinner, bo wymyślił coś, co nazwał kołem Sinnera. Koło Sinnera to jest zależność między czterema czynnikami. Czasem, chemią, mechaniką i temperaturą. I na tej podstawie możemy, jeżeli chemia to nasz środek czystości, jeżeli mamy słabszy środek czystości, to musimy zwiększyć któryś z tych pozostałych trzech czynników. Czyli albo dodajemy temperatury, jak jest cieplej, to wszystko szybciej, wszystkie zanieczyszczenia szybciej znikają, albo dajemy więcej czasu, żeby to zadziałało, lub ewentualnie powtarzamy tą czynność kilka razy, albo mechanika, czyli tutaj nasze produkty do szorowania. Czyli mamy możliwość między miękką ściereczką, a jakąś ściereczką z mikrofibry, gdzie tutaj na przykład są specjalne włókna, które zwiększają skuteczność sprzątania,
czy jakąś szorstką szczotą, którą będziemy szorować. Więc to jest taka kolejna rzecz. Edukacja, tak jak powiedziałaś, że wiedząc, jak to wszystko działa, na jakiej podstawie, co trzeba zwiększyć, co zmniejszyć, to możemy zwiększyć skuteczność tego naszego sprzątania. A wracając jeszcze do tego pytania, które zadałaś, to DIF zastąpimy pastą sodową, a z kolei Domestos, no on dezynfekuje, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że możemy go zastąpić jakimś naturalnym środkiem. Ocet też usuwa część bakterii, wirusów, ale nie jest taki dezynfekujący jak Domestos. Ale jednocześnie, pytanie, które zadałam wcześniej, czy my potrzebujemy tą toaletę dezynfekować non-stop? Przecież my spuszczamy wodę po kilka razy dziennie. Jeżeli nie ma kamienia, to to wszystko się nie zatrzymuje, tylko spływa. Mhm. Więc wystarczy zwykłe mycie tej toalety. Jak będzie czysta, to nie musimy jej dezynfekować tak często, jak niektórym się wydaje. No właśnie, bo nam się wydaje, że jesteśmy takimi fanami właśnie czystości i sprzątania, a robimy to po prostu po łebkach i źle bardzo często, ale na koniec tak podsumowując, chcielibyśmy mieć zdrowy dom. Zaczęłaś też od tego, że wiele jakichś takich elementów wykończeniowych w domach już generuje różne toksyczne związki. To jest, myślę, osobny temat. Też nie chcemy zachęcać wszystkich, żeby teraz wymienili całe wyposażenie. To też jest mało realistyczne, ale myślę, że warto też się temu tematowi przyjrzeć. Może jeszcze kiedyś będziemy miały okazję o tym porozmawiać, bo mam wrażenie, że to też jest duży temat i bardzo ważny, szczególnie kiedy, nie wiem, robimy remonty, przeprowadzamy się, to zawsze jest taki nowy początek, więc można dokonać tych wyborów w lepszy sposób. Z tego, co mówisz, wynika, że pozbywamy się wszelkich odświeżaczy powietrza i zapachów. Bierzemy pod lupę to, z jakich produktów korzystamy, uczymy się sprzątać. To jest ten kolejny etap. Co jeszcze możemy zrobić, żeby po prostu ta przestrzeń, to powietrze było czystsze? Wietrzenie. Wietrzenie to na pewno, ale z drugiej strony, kiedy nie zawsze mamy wpływ na to, jaka jest jakość powietrza, które jest na zewnątrz. No czasami chcemy otworzyć to okno, a mamy sąsiadów, którzy niestety palą w piecu rzeczami, którymi palić nie powinni. No i w takim wypadku to myślę, że jedyną rzeczą, którą nas tak może dodatkowo uratować, to są oczyszczacze powietrza. Chyba coraz bardziej stają się popularne, coraz więcej zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie to powietrze w naszych domach jest zanieczyszczone. Myślę, że w dużej mierze jeszcze jest to takie, że raczej wydaje nam się, że kupując oczyszczacz, ratujemy się przed smogiem, który do nas wlatuje, no ale to nie jest tylko ten smog, tylko właśnie tak jak wspomniałam, wszystko co mamy w domu może wpływać na jakość tego powietrza. Kiedyś były też badania, które miały sugerować, że rośliny mają polepszać jakość w naszych domach. Tak, skrzydłokwiat był jednym z nich. Ja w dalszym ciągu trochę powielam to, kupując kolejną roślinę, mówię, że one na pewno oczyszczają, mimo że już pojawiły się badania pokazujące, że no niekoniecznie jest to takie oczyszczanie, jakiego byśmy chcieli, że rośliny jednak nie oczyszczą nam tak powietrza jak ten oczyszczacz. Więc myślę, że musimy się zastanowić właśnie, co my do tych domów wnosimy i przestać wnosić do nich te rzeczy, które mogą na nas negatywnie działać. Sylwia, ja jestem na maksa zmotywowana, żeby mimo wszystko pochylić się nad tematem sprzątania. Jakby sama staram się korzystać z naturalnych produktów, ale wydaje mi się, że ta jakość wykonania procesu sprzątania u mnie jeszcze mocno kuleje, a już na pewno zapoznanie z instrukcjami, bo to są tak podstawowe rzeczy. Przecież każdy z nas korzysta z pralek czy zmywarek, a naprawdę mam wrażenie, że my nie mamy pojęcia, jak działają te sprzęty i bardzo tak po omacku właśnie wrzucamy jakąś kostkę, tu kupiłam jakiś płyn do oczyszczenia zmywarki, mówię, dobra, toksyczna chemia, ale raz na jakiś czas umyję, a przecież można po prostu wyjąć elementy i je dobrze wyczyścić. Także do mnie to na maksa przemówiło, też urodziło się w mojej głowie wiele pomysłów na kolejne rozmowy, czy o plastiku, czy właśnie o tych różnych elementach w domu, które też mogą nam szkodzić, także ja tutaj stawiam wielokropek, a Tobie bardzo dziękuję.
dziękuję za to, że podzieliłaś się wiedzą i że robisz to na co dzień i wpływasz na to, że coraz więcej osób w domach prowadzi zdrowsze i bardziej ekologiczne życie. Także bardzo Ci dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie straszyłam dzisiaj za bardzo tą chemią, ale raczej właśnie zachęciłam do tych malutkich zmian na początku krok po kroku. Ale tak krok po kroczku można zajść naprawdę daleko. I tego życzę wszystkim naszym słuchaczom. O, ja też tego życzę i Ty jesteś świetnym przykładem, że się da. Tak, jestem, bo byłam kiedyś po tej złej stronie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka oraz dziękuję Marce Dyson za objęcie nad nim patronatu. Przypominam o ofercie odświeżaczy i nawilżaczy powietrza z technologią Air Multiplier, dzięki którym zadbamy o jakość powietrza w naszych domach, która, jak już teraz wiemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Poszczegóły dotyczące produktów odsyłam Was do opisu odcinka. I jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca, kiedy mam dla Was solówkę z inspiracjami. Podcastu posłuchacie na Spotify'u, na iTunesie i na YouTubie. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska i na dzisiaj się z Wami żegnam. Słyszymy się już niedługo. Cześć!